Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Kolejna cecha, jeśli chodzi o te niebieskie strefy, to były takie aspekty bardziej psychologiczno-społeczne. Wiadomo, mamy ruch, mamy dietę, mamy kwestie alkoholu, mamy kwestie nieprzejadania się, ale bardzo ważne były tam relacje, które były w tych komunach. Po pierwsze, silne więzi rodzinne. Często to są osoby, które miały duże rodziny. Te rodziny dbały o siebie do późnych lat. Jakby osoby często mieszkały ze sobą do końca życia. Opiekowały się sobą nawzajem. Co też fajnie tłumaczą badania naukowe, bo jest taki hormon oksytocyna, który jak wiemy, on jest nazywany hormonem miłości, ale on jest taki bardzo tricky ten hormon, bo tak naprawdę interpretacja tego, czy on się wytwarza, zależy od kontekstu społecznego, ponieważ on zawięzia nasze więzi na przykład z rodziną, z dziećmi, z bliską osobą, z mężem, z osobami, które znamy, natomiast może wzbudzać agresję do osób obcych. To właśnie jest bardzo ciekawe, bo my dużo jeszcze nie wiemy, ale jeśli chodzi o oksytocynę, właśnie badania pokazują, że ona jakby oksytocyna powinna być interpretowana w zależności od kontekstu, w jakim jest. Czyli w przypadku tych niebieskich stref miała korzystny efekt, ponieważ wydzielała się właśnie w trakcie gdzieś tam tych głębszych relacji rodzinnych, a też wiemy z badań, że oksytocyna ma działanie właśnie przeciwstarzeniowe, ponieważ ma między innymi właściwości przeciwutleniające i reguluje też poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Sama idea niebieskich stref jest ideą nienaukową, ale możemy znaleźć w badaniach, to jeszcze wrócę do tej diety na bazie roślinnej, wiemy z wielu badań, że dieta z dominacją właśnie roślin jest dietą, która chroni nas przed rozwojem chorób, czyli tak naprawdę przed starzeniem, więc nawet jeśli to nie jest naukowa idea, to pojedyncze wspólne cechy, które przez Buettnera były opisane właśnie od tych niebieskich stref, można fajnie podeprzeć takimi badaniami, które są już po prostu gdzieś sprawdzone klinicznymi. Czyli mamy więzi rodzinne. Druga sprawa to było tworzenie sieci znajomych. Tak naprawdę od najmłodszych lat osoby mieszkające w tych niebieskich strefach miały taką sieć przyjaciół, które też były dla nich wsparciem, czyli troszeczkę funkcjonowały jak rodzina. Kolejna rzecz to było takie poczucie przynależności właśnie do komuny. Powiedziałam, że często w tych niebieskich strefach obserwowało się takie zjawisko, że te osoby były bardzo religijne, a tu nie chodzi o sam kontekst religii, tylko po prostu przynależności człowieka do jakiejś grupy. Rutyny, które są, czyli chodzenie na msze, modlitwa, medytacja, to wszystko bardzo pełni ważny aspekt, jeśli chodzi o taką higienę naszego zdrowia psychicznego i to właśnie było charakterystyczne dla tych niebieskich stref. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.